Jak widzicie, znowu wylądowałem w kuchni. Tym razem chcę Wam pokazać, że nie trzeba posiadać skilla cukiernika, aby zrobić wypasioną słodkość na wielkanocny stół. Nie będziemy piekli, nie będziemy się zbytnio babrać. Wszystko ma być ram pam pam. Sami zobaczcie. Na początku przekładam kupny biszkop i wycinam od talerza kształt uszu zająca. Po odcięciu pozostały kawałek będzie wyglądał jak muszka. Następnie zwilżam wszystkie części ponczem zrobionym z wody i soku z cytryny. Teraz do miski wlewam mleko, a z kupnego kremu robię masę do torta. Każdą połówkę smaruję kremem, nakładam dowolne owoce, a potem drugą część biszkoptu. Całość smaruję masą i posypuję wiórkami kokosowymi. Na koniec dekoruję zająca pisakami cukrowymi. Słodki zając jest już gotowy i myślę, że na wielkanocnym stole zrobi wielkie wow, szczególnie wśród najmłodszych.